Co tam? Jak mi Jadzionek? Kamasze uszykowane? Słyszeliście, z czym wypalił szef sztabu generalnego? Otóż według generała Kukuły wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Czy generał wie coś więcej? Coś, czym chce publicznie się podzielić ze społeczeństwem? Czy po prostu mamy się bać? Bo tak to wygląda. Tak to wygląda. Witam was. Zacznijmy od kontekstu. Otóż generał Kukuła wypowiadał te słowa podczas inauguracji Nowego Roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. No i na dzień dobry mamy do czynienia z błędem logicznym czy z potężnym niedomówieniem, no bo nie wiadomo, o jakie pokolenie mu chodziło. Leśnych dziadków, które sam reprezentuje, czyli zostało mało czasu, czy tych młodych chłopaków, którzy dopiero wstępują do wojska. A to jest jedyny miernik odliczania czasu do ewentualnego ataku. A skoro tego nie wiemy, to paradoksalnie jest to dobrą wiadomością. Oznacza to tyle, że generał nie ma nam do przekazania tajnej wiedzy, tylko jest to nietrafione hasło motywacyjne, hasło demotywacyjne, ponieważ mogło ono podziałać, ale w pierwszych miesiącach po lutym 2022. Wyobraźcie sobie, że to nie chodzi o wojsko, a o biznes, że generał, czyli prezes, sprzedaje swoim żołnierzom, pracownikom wizję o rozwoju przez kryzys, przez konflikt. No, parafrazując klasyka: zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jest tylko. Tutaj nie ma wizji rozwoju. Tutaj w najlepszym wypadku można utrzymać status quo. Tego nie mówi osoba wierząca w zwycięstwo i przygotowująca ludzi do zwycięstwa. Transformacja jest procesem, którym zarządzamy w taki sposób, aby zmienić siły zbrojne. Z takich, jakie mamy dziś, w takie, jakich potrzebujemy, by wygrać przyszłą wojnę. Wszystko ładnie, pięknie, potrzeba transformacji, ale jak rozumiem, generał Kukuła z błogosławieństwem Donalda Tuska i Kosiniaka-Kamysza taką transformację od prawie roku przeprowadza, więc może zamiast głodnych kawałków niech pochwali się konkretami. Co w ostatnim roku udało się osiągnąć? Pomijamy oczywiście pozrywane kontrakty popodpisywane przez poprzednią ekipę. Kontrakty, które najprawdopodobniej sam generał Kukuła pozytywnie opiniował, ponieważ był zaufanym człowiekiem ministra Błaszczaka. Generał Wiesław Kukuła, obecnie pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, ma niezwykłą zdolność docierania do ucha Ministerstw Obrony Narodowej z PiS. Najpierw oczarował Antoniego Macierewicza, który powierzył mu misję tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej i dał wolną rękę. Teraz stał się najbliższym, nieformalnym doradcą Mariusza Błaszczaka, dzięki któremu został szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pierwszym w historii oficerem, który przed objęciem tego stanowiska nie dowodził nawet brygadą. Ale tę wojnę na pewno wygramy i przy okazji co niektórych powniatamy w ziemię. No ale zobaczcie na to. PiS miał jakiś plan. Pomijając jakość tego planu, generał Kukuła brał aktywny udział w jego przygotowywaniu. Przychodzi ekipa konkurencyjna i przez pierwszy rok demoluje te plany, nie mając pomysłu na najważniejsze. Rząd Donalda Tuska bez strategii dla zbrojeniówki. MAP chce stworzyć międzynarodowy zespół do opracowania strategii dla państwowego sektora obronnego. Mimo deklaracji, że zbrojeniówka jest kluczowa, w rządzie wciąż nie ma na nią pomysłu. Skoro tęgim głowom zajęło rok, by wpaść na pomysł, że dobrze mieć strategię, no to ile czasu ta strategia będzie się wykluwać, prawda? A cwana gapa w bereciku opowiada o jakiejś transformacji, bo zauważcie, że nie sztuka, by żołnierze zginęli, ale sztuką jest produkować nowoczesną broń. Wojskówka mogłaby być motorem napędowym dla innych gałęzi gospodarki. To są miejsca pracy i przede wszystkim nie trzeba samemu ginąć, można sprzedawać sprzęt za granicę, prawda? Chyba że to wcale nie chodzi o transformację, o której myślimy, czyli nowoczesne polskie uzbrojenie, nowocześnie wyposażeni żołnierze, ale bardziej o transformację w kierunku obyczajowym, równościowym, miejsce dla mniejszości, więcej kobiet generałów. O tym się teraz myśli. Jestem tym zainteresowany.
chciałbym, żeby były nominacje generalskie. Skierowałem na kursy generalskie oficerów kobiety, które będą mogły pełnić tą funkcję i będą w polskiej armii. Kiedy pan się spodziewa, że będzie pierwsza kobieta generał w Wojsku Polskim? Na pewno w ciągu najbliższych miesięcy. Jednocześnie minister Kosiniak-Kamysz sugeruje, że ten historyczny budżet, który w domyśle miał iść na obronność, wcale nie pójdzie na realne zakupy, na żołd, na rekrutację żołnierzy. Otóż musicie wiedzieć, że chłop po prawie roku w ministerstwie znalazł dziurę Błaszczaka. Znaleźliśmy tu gigantyczną dziurę, nazwaliśmy ją dziurą Błaszczaka. Pan minister przez wiele lat mówił, że wszystko jest gotowe. To się nie sprawdziło. Jest 500 000 000 złotych dziury Błaszczaka, którą zasypujemy. Czujecie to? 500 000 000 dziura w samym tylko Ministerstwie Obrony. Zastanawia jednak, dlaczego minister Kosiniak-Kamysz mówi o tym nam dopiero prawie po roku swoich rządów, a na przykład nie pałdycie w styczniu bądź w lutym. Zobaczcie, 124 miliardy historycznego budżetu razy 4 daje prawie 500 000 000. Oznacza to tyle, że 4 budżety pójdą na wkładanie Błaszczakowi w dziurę? To nam chce minister przekazać? Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani nikt z was przegrać tej wojny. Wygramy ją. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Generał Kukuła zakomunikował nie tylko młodym żołnierzom, ale całemu polskiemu społeczeństwu, że doktryna odstraszania NATO nie działa. Że mimo historycznych nakładów na obronność, abstrahując na co te pieniądze będą wydane, w jakie dziury będą powtykane, to Rosjanie i tak nas zaatakują. Na co więcej stwierdził, że mimo transformacji, którą szykują z Donaldem Tuskiem, i tak Rosjanie nas zaatakują. No przecież każda wojna z Rosją będzie przegrana, nawet jeżeli się obronimy. Tak więc, co generał chciał nam przekazać? Jeżeli nie chodzi tutaj o tajne informacje wywiadowcze, jeżeli godzi się na demolowanie planów, które sam przygotowywał z poprzednią ekipą, to o co może chodzić? Otóż moim zdaniem chodzi tutaj przede wszystkim o to, żebyśmy się bali. Przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. No, kandydat może być tylko jeden. Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa obecnie 45,6% badanych. To jego najlepszy wynik od listopada 2018 roku. Jeżeli mam rację, a to się okaże z czasem, oznacza to, że jeżeli Słońce Narodu stąpi z nieboskłonu na tron, to wtedy będzie chciało mieć spokój. To wtedy skończy się szczucie. Przypominam, jak to wyglądało w kwietniu, w maju przed czerwcowymi wyborami do Europarlamentu. Tam co tydzień ktoś chciał wysyłać wojska na Ukrainę. Tam już prawie że pociągi jechały. No i co? I jakoś wszystko ucichło. Tak więc niewykluczone, że tutaj, nawet jeszcze przed wyborami, strach ustąpi miejsca propagandzie sukcesu. Kupimy francuskie helikoptery, kupimy niemieckie hełmy. Może zasypiemy dziurę Błaszczaka, pojawi się pewnie powszechny pobór i wtedy wszyscy będziemy mogli się zacząć uśmiechać. A prawda jest taka, że bez własnej decyzyjności, bez zaplecza produkcyjnego, ta ekipa skazuje nas na powtórkę z historii. Przecież to jest spektakl toczka w toczkę, jak przy okazji reprezentacji drużyny narodowej w piłkę nożną. Podczas konferencji prasowej, podczas reklam, to wszystko wygląda zajebiście, a potem, potem jest... Jak zwykle, tyle, że tutaj nie będzie, nic się nie stało. Po prawie roku słyszymy, że jest potrzeba transformacji. Że nie ma pomysłu na najważniejsze, na zaplecze produkcyjne, bo tak jak mówię, to nie chodzi, żeby żołnierz nas bronił, czy innych krajów, ale żeby produkować, żeby to napędzało gospodarkę, miejsca pracy, żebyśmy mogli sprzedawać tam, gdzie się biją. Zarabiać na tym. Nie ma. Słyszymy za to o dziurze wielkości 4 historycznych budżetów MON. Tak więc w krótkich żołnierskich słowach, weźcie się lebiegi do roboty zamiast kocopały na odprawach pieprzyć. I to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i
Pozdrawiam was serdecznie.